Do podziału punktów doszło w meczu szóstej kolejki rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Radomiakiem Radom. Zieloni do przerwy przegrywali już 2-0 po golach Mateusza Żukowskiego oraz Macieja Gajosa. Pierwszy zaskoczył Filipa Majchrowicza w 12 minucie potężną bombą z ostrego kąta. Z kolei Gajos 7 minut później trafił niemal do pustej bramki, gdy futbolówka spadła pod jego nogi po zagraniu Jarosława Kubickiego. Mówiąc wprost, Radomiak na pierwsze 20 minut spotkania nie dojechał. Dopiero później podopieczni trenera Dariusza Banasika zaczęli wchodzić na wyższe obroty, co skutkowało okazjami Mateusza Radeckiego czy Dawida Abramowicza. Trener Dariusz Banasik w szatni musiał wstrząsnąć swoją drużyną i sztuka ta najwyraźniej mu się udała, bo po zmianie stron zobaczyliśmy całkowicie innego Radomiaka. Wreszcie było to, do czego zieloni nas przyzwyczaili, czyli agresja, pressing, wysoki odbiór i dominacja. Zmiana w nastawieniu i sposobie gry sprawiła, że Radomianie zdobyli gola kontaktowego. Wszystko za sprawą Luisa Machado, dla którego strzał głową był pierwszym kontaktem z futbolówką po wejściu na plac gry. Radomiak poczuł krew i zdecydowanie poszedł za ciosem. Kolejne minuty naporu na bramkę Duszana Kuciaka przyniosły rzut karny dla Radomiaka. Po strzale Michała Kaputa defensor gdańszczan zagrał piłkę ręką, a werdykt sędziego po interwencji VAR-u był jasny. Wapno. Do piłki podszedł Karol Angielski, który precyzyjnym strzałem w lewy róg pokonał golkipera gospodarzy. Po wyrównaniu Radomiak spuścił nieco z tonu. Pojedynek był bardziej wyrównany, a w końcówce obie strony robiły wszystko, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Najbliżej zdobycia gola był Basaku Diabate, jednak jego strzał w ostatnich minutach niemal z linii bramkowej wybił Damian Jakubik, to też ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów. Obie drużyny stworzyły dobre widowisko. Zresztą wynik 2-2. Myślę, że dla kibiców bardzo fajne spotkanie. No cóż, my mieliśmy plan na ten mecz. Można powiedzieć, natomiast trochę on nie wszedł w życie, bo wiedzieliśmy, że byliśmy na to przygotowani, że zespół tutaj gospodarzy Lechii od samego początku ruszy na nas, że będzie starał się od razu nas zdominować, ustawić sobie ten mecz, i tak się stało. Tak jak wspominałem, w szatni padło kilka mocnych słów, co miało wpływ na postawę zielonych w drugiej części gry. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że nie po to tyle czekaliśmy na tą ekstraklasę, żeby teraz się tutaj bać, drżeć o wynik, idziemy wysoko, idziemy agresywnie, chcemy po prostu walczyć przede wszystkim o tą bramkę kontaktową na 2-1 i powiedziałem zawodnikom w szatni, że jeżeli w pierwszych 15 minutach strzelimy tą bramkę na 2-1, to jeszcze sprawa wyniku będzie otwarta. Także nie kalkulowaliśmy, poszliśmy wysoko. Tym razem ryzyko to się opłaciło. Zieloni zdobyli jeden punkt, co sprawiło, iż w ogólnym rozrachunku mają oni na koncie 8 oczek. Radomiak plasuje się na 7 miejscu w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy, natomiast warto podkreślić, iż Radomianie mają na swoim koncie jeden mecz mniej niż większość drużyn, a to ze względu na przełożone spotkanie z Rakowem Częstochowa. Na koniec warto nadmienić, iż po meczu z Lechią włodarze gdańszczan rozwiązali kontrakt z dotychczasowym trenerem Piotrem Stokowcem.